Dzień dobry Państwu. Niestety nagrywam offline, ale to nie szkodzi. Proszę Państwa, mamy 12 grudnia. Jutro jest rocznica 13 grudnia wejścia tak zwanego stanu wojennego. No, wielu wie, co zapoczątkował stan wojenny i co zrobiły słowa: niech stąpi duch Twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. Bo widać, jak się zmieniło oblicze tej ziemi, że każdy absurd, każda niedorzeczność może stać się normą. A zadawanie pytań jakichkolwiek kończy się albo robieniem z człowieka wariata, albo odpowiedź jest totalnym farmazonem. A teraz przechodząc do rzeczy. Dostaję czasami różne informacje od Was. Martwicie się też niektórzy, czy u mnie wszystko ok, fajne to jest. Dziękuję ślicznie za zainteresowanie, bo no cóż, ja to robię, żeby to zostało na przyszłość. Być może ktoś kiedyś z tego skorzysta, ale albo zrobią ze mnie wariata, nie wiadomo. W każdym razie, przechodząc do rzeczy, dostałem dwa filmy, dość ciekawe. Jedno to jest wiadomo, że ktoś nagle odszedł i tak dalej. I tam jest taki film, jak jest pokazany pilot, który sobie fajnie lata i tak dalej. I on jest w tym samolocie i nagle w tym samolocie po prostu no, traci zupełnie przytomność. Oczywiście pani speakerka jest przerażona. No i właściwie wiadomo, czym się to mogło skończyć, czym to się skończyło. No, takie odejście w powietrzu, wiadomo, jest tak niebezpieczne nie tylko dla tego, kto leci, ale i dla innych. Tak, dla innych. Dlatego ja chciałem to przenieść na, że tak powiem, obszar lądowy, ze względu na to, że spotykam się czasami z opiniami, że no, był jakiś wypadek, jak to się w ogóle stało, że ktoś poszedł na czołówkę. No, nie ma wyjaśnienia, nagle zasłabł, nie wiadomo, co się stało. I tak dalej. No można powiedzieć, że my też możemy uczestniczyć w takich problematycznych tematach, bo my możemy być całkiem świadomi, zdrowi i tak dalej, no ale inni użytkownicy dróg być może nie byli na tyle przekonani do prawdy, ich wiara, że tak powiem, poszła nie we właściwym kierunku. Bo dzisiaj naprawdę nie wiadomo, w co wierzyć. Tak się właśnie tu mówi, bo wszędzie doszło swoje macki, że tak powiem, ma babilońskie żmijowe plemię. Proszę Państwa, więc no cóż, musimy uważać, bardzo uważać, w zimie zwłaszcza, bo tutaj nie ma żartów. Tu trzeba panować nad każdym poślizgiem, nad każdą ewentualnością na drodze. No cóż, niektórzy zadbali o siebie i o innych w taki sposób, że ci inni, którzy woleli trochę mniej tej propagandy, dzisiaj mogą się czuć trochę dziwnie, patrząc na to, co się dzieje dookoła nich. No i vice versa, bo to przecież o to chodzi, żeby na siebie naszczuć ludzi, a ja po prostu patrzę na nich z troską i myślę, czy w ogóle jest szansa, jak tu pomóc z tym wszystkim. Kolejna sprawa to jest dziwne światła w Nowym Jorku, dziwne światła w Brazylii, dziwne światła pojawiają się w oświetleniu ulicznym. Jest to taki specyficzny, intensywny fiolet, taki niby niebieski, nie wiadomo. No w każdym bądź razie jest coś takiego jak optogenetyka. Optogenetyka, czyli po prostu wpływanie na zachowanie się zwierząt, czy na zachowanie się w ogóle komórek, bo to trzeba w ten sposób podejść do tematu, pod wpływem światła. No, umówmy się, że jednak tak to wygląda, że coś w tym musi być. No, chociażby nawet, nie wiem czy wiecie, ja się kiedyś interesowałem roślinnością, no tak, z ciekawości, i że są tereny, gdzie kwiaty nie mają koloru, po prostu nie mają koloru, nie potrzebują koloru ze względu na to, że nie ma tam pszczół, które potrzebują
kolorowych kwiatków i kwiatki ich nęcą do tego, żeby być zapylone. To są tereny górzyste, gdzie nie ma za bardzo tych kwiatów. Tam się kwiaty zapylają poprzez to, że sam wiatr przenosi pyłek z kwiatka na kwiatek. W związku z tym, że nie potrzebują kolorów, mamy kwiatki czy gatunki, które są bez koloru. Czyli coś jednak jest na rzeczy z tymi kolorami, z tym wszystkim. Wszystko się kształtuje w zależności od potrzeb, w zależności od tego, na co jest wystawiona dana istota żywa. Można przeróżne robić doświadczenia. W jaskiniach, gdzie nie ma w ogóle światła, okazuje się, że można powiedzieć, są przeźroczyste nawet niektóre gatunki, albo zupełnie białe, zupełnie bez żadnej barwy, bo tam nie muszą się przed niczym chronić ani robić, więc jednak to światło jest potrzebne, tak? Jest potrzebne i generalnie wszystko się zmienia. No. Sprzedanie farmazonu przez producentów niby tych świateł, że jest to jakaś awaria, że one za jakiś czas tak świecą, to można wrzucić między bajki, bo tak samo jak było z różnego rodzaju tłumaczeniem, co jest jak potrzebne w przypadku tego iluzjonisty wirusa, który powodował śmiertelność niesamowitą i ludzie widzieli obrazy w telewizji, a jak się człowiek przeszedł rzeczywiście po szpitalach czy gdziekolwiek indziej jako tropiciel tego całego COVID-u, to miał duży kłopot. Powstawał pewnego rodzaju dysonans poznawczy pomiędzy tym, co podawały media, a tym, co było prawdziwe, a z drugiej strony no kto będzie sprawdzał to, co będzie prawdziwe, skoro unosi się w powietrzu cyckowe straszydło i no po co narażać życie na coś takiego. No to naprawdę to poszło bardzo daleko i no cóż. Czasami się zastanawiam, czy w ogóle jest sens tłumaczenia, patrzenia na to wszystko. Przecież ludzie tak naprawdę nie zwracają uwagi na pewne szczegóły, na pewne prawdziwości na tym świecie i tak dalej. Żyją w totalnym zakłamaniu, przez to może się rozrósć kolejny jakiś potwór, coś w rodzaju współczesnego faszyzmu, który ma powodować to, że człowiek, który mówi inaczej niż wszyscy, jest po prostu do ukrzyżowania. Zresztą dobrze wiemy, co się stało z tym, który mówił, że jest drogą, prawdą i życiem. Ja nie uważam się, że jestem drogą, prawdą i życiem, bo to nie o to chodzi, żebym ja się do jakiegoś Boga odnosił, w sensie, że ja nim jestem, chociaż jest niby napisane, nawet jest napisane, że stworzeni jesteśmy na podobieństwo, tylko że stwórcy, tylko że jest jedna kwestia, jest jeszcze drugi koleś, który robi wszystko, żeby ludzi kusić różnego rodzaju próżnościami, nie wiem, mamoną, bo przecież Judaszy jest masę. To jest przecież wszystko takie oczywiste, że niektórzy po prostu mają swoją cenę na sprzedaż i niestety no, dzieją się potem rzeczy makabryczne na świecie i ciężko jest z tym walczyć tak w pojedynkę, bo jakby ludzie rzeczywiście odzyskali świadomość, można powiedzieć, jakąś taką zbiorową, o co tu chodzi, to nie zostałoby nic z tych, którzy są projektantami tego całego systemu, gdzie, umówmy się, najważniejszym elementem jest dług. No bo jeżeli ktoś ma dług, no to ma zobowiązanie. Jeżeli ma zobowiązanie, bo inaczej, nie wiem, straci samochód, straci mieszkanie, straci posadę, straci to, straci tamto, straci firmę, straci cały dorobek swojego życia. No nie wiem, jak do tego ludzie podchodzą dziwnie, bo ja nie wolę tracić życia, może w ten sposób. Ja mogę stracić wszystko. Ja zresztą, można by powiedzieć, doznałem tego szczęścia poznania, kim są dane jednostki, o co tu chodzi i tak dalej, co nie? Chociażby taki przykład Świadkowie Jehowy, no oni do wojska nie pójdą. Nie mogą iść do wojska, są zwalniani, to jest sekta, która po prostu nie ma prawa iść do wojska i oni zawsze będą się, wyłgają się z wojska, ale oni są potrzebni.
oni są potrzebni władzy, bo jakbyście pogadali ze świadkami Jehowy, to okazuje się, że to są bardzo dobrzy urzędnicy. To są mordercy urzędnicy. Oni załatwią każdego, każdą decyzją, pozbędą was środków do życia, zabiorą wam wszystko. Oni po prostu wykonują wszystko zgodnie z tak zwanym prawem, bo uważają, że prawo stanowione przez Sejm, jakikolwiek, czy to będzie polski, czy jakikolwiek inny, jeżeli są prawne przepisy, to są dla nich jak Biblia dosłownie. I oni się tak zachowują i oni są bardzo przydatni, tacy pożyteczni idioci władzy, która obsadza ich na różnych stanowiskach, nie wiem, czy wiecie, ale często gęsto jakiś burmistrz do jakiegoś miasta albo urzędnicy w ZUS-ie, czy gdziekolwiek indziej, to są po prostu świadkowie Jehowy. Ciekawe, co nie? No. I oni są bardzo bogobojni i ja myślę, że oni też odebrali swoją nagrodę, no bo jeżeli prawem i sankcją były załatwiane tematy związane z ukuciami, to a co tam, poświęcimy sobie trochę tych ludzi. W końcu to nie ma znaczenia. Druga wojna światowa pokazała, jak można swoich na swoich naszczuć i zresztą jest napisane w tym żmijowym plemieniu, że może poświęcić taki jeden osobnik ze żmijowego plemienia swoich współplemieńców w postaci nawet kilku milionów, jeżeli ma ratować swoje życie. Więc to nie ma znaczenia. To jest zupełnie inne myślenie, inne patrzenie, inny pryzmat. To jest taka cywilizacja śmierci, która sobie żyje, gdzie najważniejsze jest to, żeby ratować banki, ratować hajs, ratować geszefty. To jest najważniejsze. I do tego jeszcze musi posłużyć wojsko najlepiej. No. A wojsko dzisiaj, jakby miało iść na wojnę, to ja się spytam konkretnie, czyją wojnę i za co się macie bić i kto jest wrogiem, jeżeli chodzi o definicję. Bo nawet sobie nie zdają sprawy, że wrogiem są ci, którzy im dali karabin, czołg, helikopter czy cokolwiek innego za kasę podatników czy ze zbiórek, które są wręcz makabryczne, bo jak można zbierać na coś, co niesie śmierć i różnego rodzaju niegodziwości. A jeszcze jedna rzecz jest taka, że a propos zbiórek, to ma być drogo. Ma być drogo. Ma być, właśnie w telewizji pokazują, że jak jakaś dziewczynka no, jedzie się na uczuciach ludzkich, no, ratujmy jakąś, nie wiem, Zosię, Asię, Dorosię i tak dalej, bo trzeba zebrać, nie wiem, 8 milionów złotych albo 10 milionów. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Po prostu ma być drogo. To są jedyni możliwi do wyleczenia. A przecież jest tyle różnych dróg, gdzie można spróbować i zrobić coś dobrego dla siebie. Jesteśmy wodą życia. Może tylko tyle podpowiem. No nic to. Przychodzą różne rocznice. Niektórym się stawia pomniki, potem się je burzy, jak się okazuje, kto to jest. A ja sobie tak będę na to wszystko patrzył z boku i zastanawiał się, co to dalej będzie. Dziękuję wszystkim tym, którzy dają moje polecenia dalej. To jest fajne, żeby porozmawiać sobie z ludźmi po prostu od tak, na luzie. To jest fajne, jak się zwłaszcza z kimś rezonuje. Tyle w temacie. Możemy rozmawiać. Dobrze jest tylko rozmawiać. I to wszystko. Żeby ustalać pewne priorytety. Proszę Państwa. Nic to. Trzymajcie się. Bądźcie zdrowi. I wiadomo, no. Fajnie jest, że tam odezwiecie się od czasu do czasu, co mnie słychać, bo też nie wiadomo, że nie potraktują mnie jak Teresę Garland, tylko że ja drugie tyle ważę, to być może przyślą nawet oddział wojska. Dziękuję za uwagę.